na plecach ma wytatuowanego diabełka. Kolar 66600. Co oznacza, że rzeczywiście ten diabełek nie tylko w cyferkach. Kuba Nowaczkiewicz! Waga na porannym ważeniu pokazała 67500. No, panowie naprawdę się nie lubią. I dzisiaj już na skupieniu. Dzisiaj już nikt się nie uśmiecha. Dzisiaj już nikt nie pajacuje. Nos w nos. Oko w oko. Ochrona jest oczywiście gotowa do tego, żeby zadziałać, jak będzie musiała. Bo tutaj już... Dobrze. No i jednak jest uśmieszek. Bo jeden wie, co chce zrobić drugiemu, a drugi wie, co chce zrobić pierwszemu. Ale jeszcze się nie rozchodźcie. Chciałem skorzystać z tej sytuacji, że tutaj jesteście i zadać każdemu z was po jednym pytaniu. Pierwsze pytanie, Kubo, co widziałeś w oczach Kolara? On już wie, że to jest jutro. On już to wie, do niego to dotarło. Dzisiaj do niego to dotarło. Kolar, to w takim razie pytanie do ciebie. Byłeś dzisiaj zupełnie innym Kolarem niż tym, którego zobaczyliśmy na wszystkich materiałach, na konferencjach. Jakim Kolarem będziesz jutro w oktagonie? Jeszcze raz. Jakim Kolarem będziesz jutro w oktagonie? Zobacz sam, nie? Proste. Sam zobacz. Dobrze i klasyczny uśmieszek, więc raz jeszcze, już jutro, Nowaczkiewicz Kolar. Proszę, pozycja bokserska do publiczności. Jakub Carlito Olewiński! 43900. Maciej Big Jack Jarema! No i zapraszamy do tego face to face'a. Ostatnim razem to się nie skończyło dobrze. Rozmawiają, coś mówią. Wiesz o tym, że jutro jest twój koniec? Wyjebane mam. Na co masz wyjebane? Wyjebane mam. Ja cię stworzyłem, ja cię skończę. Spoko. Jesteś jego starym, czy o co chodzi? Weź Pawłowski mikrofon. Dobrze, to ja wezmę mikrofon, a oni mówią sobie to, co chcą powiedzieć. Tylko dla swoich uszu. Ktoś krzyknął, nie ma co gadać, jutro to załatwią. Dobrze, na to czekamy. Panowie, pozycja bokserska. Pozycja bokserska. I szybkie, po szybkim pytanku, Big Jack, najpierw do ciebie. Czekaj, Carlito, chyba że... A, dobrze, tak myślałem, że się odwracasz tak w ramach braku szacunku. Powiedz mi, Big Jack, na ostatniej konferencji nie wytrzymałeś i jakby zaatakowałeś przeciwnika liściem. Czy chciałbyś się w jakikolwiek sposób z tego wytłumaczyć, przeprosić, coś takiego? Nie mam za co przepraszać. Brzydko się do mnie odezwał. To dostał, tak? Krótka piłka. Okej, okay, w takim razie pytanie do ciebie, Carlito. Co wtedy mu powiedziałeś i czy rzeczywiście uważasz, że zasłużyłeś na telepę? No zrobił jakąś minę, jakby był wystrzelony, to mu powiedziałem, że go wyjebało z butów. Okej, okay, kolejny pojedynek. Jest to pojedynek, który naprawdę zapisze się bardzo ciekawą kartą w historii polskich freak fightów i myślę, że światowych także. Jest to walka po raz pierwszy trzech zawodników. Zobaczymy, który z nich będzie na wierzchu. Na początek ten, który dołączył do walki jako ostatni. Przed wami Kamil Kosakowski! 79 kg. Sebastian Bunio Szabunio! No, już wiemy, że Kosakowski nie będzie najcięższy. Bunio, 80 kg. Łukasz TV Wdowiak! 72-15. Panowie, potrójne face to face. Mieliście już sporo okazji próbować, więc wykmińcie to. We trójkę, na jak? Słowa nie mają znaczenia, przemówią pięści. Pytanie jest bardzo proste. Czy cieszysz się, że w tej walce jest Kosakowski zamiast Joczoka? A obojętnie, ten czy ten, tego mogę woleć i tego, to mi bez różnicy. Człowiek wyjdzie ze wsi, ale wieś z Lukasa nigdy. Dobrze. Bunio, pytanie do ciebie. Czy cieszysz się, że jednak Kosakowski, a nie Joczok? To już bez różnicy, serio. I tak ta walka jest nietuzinkowa, więc wiesz. Okej, okay, i Kosakowski, czy spodziewasz się, że sprawisz niespodziankę? Wszedłeś na tydzień. Czy myślisz, że to ty jesteś tutaj faworytem?
No, tak, tak, tak ludzie sądzą, więc to nie akurat jest mi oceniać. Nie, no myślę, że będzie okej, jakby ja jestem przygotowany, pomimo tego, że 5 treningów, to Kosakowski w formie. Zapraszam tutaj do nas Gabriela Tadeusza, cesarza Narcyza Bystrzyckiego! 73-40. Józef Broton! Na wagę najpierw. On już dobitki, od razu. Co się będzie zastanawiał? Od razu wywala typa przez okno, wiadomo o co chodzi. 73-55, tyle wskazała dzisiaj waga. Zobaczymy. Panowie, troszkę bliżej do tego face to face. No. Zróbmy to jak należy. Obaj bardzo skupieni. Ostatnim razem Józef się wyrwał, zaatakował cesarza Narcyza. Dzisiaj tylko skupienie. I na szybko po jednym pytaniu. Józef, najpierw do ciebie. Pokazałeś naprawdę bardzo dużą agresję dzisiaj tutaj podczas media treningu. Czy uważasz, że to właśnie takie rzucenie się na rywala jest kluczem do sukcesu? Nie, jakbyś mi powiedział od początku, że to będzie 3 minuty, to bym przyszkował duszę, a tak to od połowy to na freestyle leciliśmy. Okej, okay, w porządku. No i cesarz, pytanie do ciebie. Czy po tym, co zobaczyłeś, bo myślę, że oglądałeś ten media trening bratana, bardziej się go boisz, czy może widzisz w tym jakieś dziury, które możesz jutro wykorzystać? Wydaje mi się, że moje podejście jest takie, jak było wcześniej. Nie ma znaczenia. Jakub Jabczan Piotrowicz! 111,05. Naprawdę potężna waga wniesiona przez potężnego streamera. Piotr! Bonus BGC! Witczak! 101,15. To jest coś, co naprawdę zadziwia. Bonus po raz pierwszy od bardzo dawna jest o 10 kg lżejszy od swojego przeciwnika. Niech to będzie face to face z prawdziwego zdarzenia. Widzimy przewaga wzrostu, ale w oczach Bonusa nie ma strachu. Chcecie coś powiedzieć, panowie? Może o jakimś kodzie promocyjnym, nie wiem. A fortuna z kodem Jabczan! Albo Hilux, stój, ej, Jabczan, to jeszcze nie koniec, chodźcie. Ja chciałem zapytać, bo też miałeś okazję tutaj zobaczyć, jak prezentował się Bonus podczas swojego treningu i moje... Spokojnie. Nie oglądałem, bo sobie siedziałem, rozmawiałem z ludźmi. Okej, okay. Czy nie uważasz, że to byłaby dobra okazja, żeby troszkę wystalkować, co potrafi przeciwnik? No ale to co, to tego już się nie da znaleźć w internecie. Nie mogę sobie w hotelu za 15 minut tego zobaczyć na spokojnie. Bomba logiczna, pokonał mnie. 1-0 dla Jabczana, dobrze? W takim razie, Bonusie, pytanie do ciebie. Bardzo ciężko i bardzo dużo pracowałeś po to, żeby znaleźć się właśnie tutaj w tym miejscu. No i oczywiście jutro po raz kolejny w oktagonie w Ergo Arenie. Moje pytanie jest takie, czy jesteś gotowy na wyzwanie, które przedstawi ci Jabczan? Jestem gotowy. Jestem gotowy, wchodzę jutro do oktagonu, wykonuję swoją pracę, to jest moja praca, no i tyle. Po walce zbijemy sobie pionę. Nie słuchacie. Ale warto, on mówi mądre rzeczy, nawet miłe. Będzie dobrze. Dobrze, na tym zakończmy w takim razie Bonus kontra Jabczan. Widzimy się jutro w oktagonie. Maciej Rataj! Wyrzeźbiony niczym Apollo, ale tego można było się spodziewać. 99,25. Adrian Meduza Salamon! 97,65. I zapraszamy do face to face'a. No, czy on mu chce zapiąć kimurę? Co? O! O, drodzy państwo,
Tam, nie wiem, czy to widzieliście, poszła bomba. Meduza raczej nie słynie z tego, że jest genialnym Stójkowiczem, ale bomba poszła. Meduza, to od razu cię zapytam, troszkę cię tutaj odgradzając od przeciwnika. Skąd ta agresja? Coś się ostatnio wydarzyło, czy dlaczego postanowiłeś go zaatakować? Będzie, bomby to jutro będą leciały. Bo czujesz. Okej. Nie poczułeś? Mówisz, że nie poczułeś? Nie. Okej. Okay. Będzie tak bił, to z tego odgrażania się i chodzenia po hotelu i mówi, że kurwa każdemu mi najebie, to nic nie będzie. Cały się trzęsiesz, kurwa lamusie. Ale to z nerwów. Cały się trzęsiesz. Trzęsę się, żeby ci nie zajebać też. Bij. To jutro. No to panowie, rzeczywiście będziecie mieli okazję bić się jutro. Zadam tutaj jeszcze jedno pytanie, mam tych pytań bardzo dużo. Zadam pytanie, czy czujesz się lepiej w tej wadze niż w tej, co ostatnio walczyłeś, bo jest to 13 kg różnicy. Czuję się o wiele lepiej, bo nie musiałem zbijać 20 kg. Co ja ci mogę powiedzieć? Jutro o 20 zobaczysz. Kupujcie pay-per-view z mojego linku. Dobrze. I Maćku, pytanie do ciebie. Czy spodziewałeś się, bo na początku wydawało się, że to jest takie raczej dosyć zabawowe takie podejście, a on tutaj najpierw próbował ci uchwycić kimurę, później cię zdzielił. Czy spodziewałeś się takiego obrotu spraw? Spodziewałem się. Wiedziałem, że coś odpierdoli. Wiedziałem, jak tu chodził na przywódcę i wiedziałem, że tak będzie. No dobrze. No to, drodzy państwo... Co? Zaskoczyłem cię. Ja powiem tylko tyle. Rozwiązanie tego konfliktu... Ja go złapałem, poczułem jego pizdowatą siłę. Zobaczycie jutro. Pierwsza runda. Pozdro. Dobrze, w takim razie już jutro rozwiązanie tego konfliktu. Siła z siłowni się w ogóle nie przekłada do klatki. Jutro to udowodnię. Pozdro. Koniec ze słowami. Przyszedł czas, żeby przemówiły pięści już jutro. Ja naprawdę nie mogę się doczekać. No spodziewałem się... Malik, szybkie pytanko do ciebie. Spodziewałem się, że te dymy będą, ale niekoniecznie, że w tej walce. Czy zaskoczył cię taki obrót spraw? Nie zaskoczyłem mnie. Czekam na więcej dymów dzisiaj. Chcę bardzo zobaczyć. Więcej. Okej, dzisiaj Malik w bojowym nastawieniu. No i myślę, że walka do tego naprawdę bardzo odpowiednia. Przed wami Aniela Lil Masti Bagusz! Ruszyła na wagę niczym rączałania. Lil Masti 62-300. 62-300. Ewa Kleo Brodnicka! Niesamowicie oczekiwana walka. Wow! Ewa doskonale wie, jak robić show. 63 kilogramy. Jest w limicie. Od razu przypomina się taki film z lat 90. Robin Hood, faceci w rajtuzach i pastcnoty firmy Everlast. Dobrze. Malik postanowił, że tutaj nie będzie. Seksmasterka, teraz ty jesteś seksmasterką. Słuchaj. Wyślę cię w kosmos. Odczekaj. Tak się lubiłaś bawić. Odczekaj. Fiutami to masz. Taki sportowiec. Taki z ciebie sportowiec, nikt cię już nie chce nawet w boksie. Odszczekasz wszystko, będziesz płakała. W kosmos cię wyślę, to jest strój, który cię wyślę w kosmos, rozumiesz to? Lecisz i tam będziesz potem mogła się, wiesz, bawić fiutkiem. Czarny, podobno czarny lubisz. Możecie to wszystko znaleźć na YouTubie. Hipokrytka z seksmasterki się nabijałaś, spójrz na siebie. Wyglądasz jak prostytutka, dziewczyno, mieli rację. Robiłaś z siebie kurwę i nadal jesteś kurwą. Kto kurwą się urodził, kanarkiem nie zginie. Dziewczyno, buczą na ciebie. Te twoje ciosy nawet tego nie czułam. Nie czułam tego. Ciebie jutro zaboli. Krew się poleje, będziesz płakała. Żyjesz w nierealnym świecie, nie wiesz, co się dzieje w internecie. Internet cię nienawidzi, jesteś rakiem internetu i wszyscy proszą mnie, żebym cię wykończyła. Także jutro, kochana. Słuchajcie, dziewczyny, obie bardzo ładnie dzisiaj wyglądacie, ale mam nadzieję, że jutro, tak jak mówicie, ta krew się poleje. I czekamy. Zróbcie hałas znowu.
a my nie zrobiliśmy oficjalnego face to face'a. Ja już pytań zadawał nie będę, ale chodźcie do face to face'a. Ochroniarze, bardzo was proszę tutaj o to, żebyście byli teraz... Tak? Zapraszam do face to face'a oficjalnie, drugie panie. Aniela, Ewa, face to face. Gorzka wódka, gorzka wódka. Szma, to nie chce się jakimś syfilisem zarazić. O, ty? Mam nadzieję, że HIV-a przeszłaś. Dobrze, panie i panowie, już jutro Lil Masti kontra Ewa Brodnicka przed wami. Natalia Naczu Karczmarczyk! I zbiła pionę z Malikiem, czyli wiemy, że beef już jest przeszłością. I Natsu 52-400. Lexi Chaplin! Na porannym ważeniu 56-400, czyli jest w limicie. No i widzimy, że 4 kg więcej. Dziewczyny face to face, zapraszam. Jeśli chcecie coś powiedzieć, to jest ten czas. Nie mam nic do powiedzenia. Dzisiaj bardzo na spokojnie, ale wiemy, że jutro oktagon zapłonie. Widzimy Lexi cięższa, wyższa. To na pewno nie będzie łatwa przeprawa. Więc zapytam cię, Natsu, w tym momencie, kiedy patrzysz w oczy swojej rywalce, która rzeczywiście ma nad tobą przewagę fizyczną, czy czujesz się w jakikolwiek sposób już na tym etapie zdominowana, czy myślisz, że i tak będziesz w stanie wyjść z tego obronną ręką? Nie czuję się zdominowana. Wydaje mi się, że po prostu wykorzystam swoje atuty bycia tą... malutką. Okej. Okay. I Lexi, w takim razie pytanie do ciebie. Jak nastawienie przed jutrzejszą walką? Czy czujesz, że zrobiłaś wszystko, co mogłeś zrobić na treningach, żeby być gotowa na tę walkę? Czy jeszcze byś chciała tak z tydzień, dwa, żeby do Natsu się przygotować? Czuję się gotowa. Wszystko to jest duże słowo. Na pewno mogłabym więcej, ale wydaje mi się, że będzie dobrze. Ja jeszcze na sam koniec jedno pytanie do Malika po tym, co się dzisiaj działo. Na którą walkę czekasz jutro najbardziej? Co? Przejrzałem. Puść ten mikrofon, Pawłowski, co ty taki spięty, kurwa. Słuchajcie, obejrzałem trochę tych face to face'ów przed chwilą. Podobało mi się Ewy Brodnickiej i Lil Masti, trochę się na tym działo. Które jeszcze było fajne? Meduzy było też fajne. Trochę emocji się działo. Myślałem, że trochę więcej dymów będzie, ale jutro się okaże i cała Polska zobaczy, na co pracowali zawodnicy i między innymi my jako High League. Dlatego z tego miejsca zachęcam was nabywać pay-per-view, przybywać do Gdańska.